Hej przyjaciele, witajcie w 63. części Blasphemous 2 i nie wiem, czy to jest ostatnia część, czy jedna z wielu ostatnich, gdyż przed nami ostatni boss. Za dużo tego słowa ostatni w jednym zdaniu, ale dobra. Pokonaliśmy poprzedniej części tego pierwszego Penitent One, czyli tego, co tutaj leży. I te aniołki coś czuję, nas teleportują do ostatniego bossa. Czy on jest trudny, czy nie, nie mam zielonego pojęcia. Nie walczyłem z nim jeszcze ani razu, to jest moje pierwsze podejście. Niestety wiem już jak wygląda, bo w paru filmikach na YouTubie mi się przewinął przed oczami. No dobra, próbujemy. Zobaczymy, jak wyjdzie nasze pierwsze starcie. I troszkę pozmieniałem figurki. To wszystko daje siłę więcej tej reguły Alba, naszemu mieczowi. Tu mamy o połowę tańsze modlitwy. A to nam daje, że jak dostaniemy obrażenia, to wokół nas się pojawiają te kolce takie kłujące i atakują przeciwników. Dobra, bez gadania, Marcin. Jest. Jestem pewien. Zobaczymy, czy jest trudny, czy nie. Czy jest trudniejszy od tego, co się zmęczyliśmy. Trochę czasu. Zresztą. Wow. Ale ładne. Tylko bez zbędnego gadania, proszę was. Oh, fuck me. Na YouTube się wydawał trochę mniejszy. Dobra, już chyba wiem, w co uderzać, w to serce. Higher will. Incorporeal and inscrutable fathers. I am the heir of your all-encompassing light. Devotion itself, embodied in weathered flesh and gilded filigree. Your magnum opus. Though I am crowned with your glory, why do you censure my presence alongside you? What is this obscure darkness of unanswered cries that prevents me from understanding the purpose of my birth? Are the same crimson clouds that heralded my welcome the grave omen of your judgment? If this confrontation is proof of thy dignity of your glory, then so be it. Już mogę cię bić? Dziękuję. Oh, fuck, fuck, fuck. Tylko, żeby on nie miał 15 faz jak tamten. Tu zakuzia kwiatki. Dobra, wiem, co to te kwiatki. Fuck! Aha. Kuźwa, szybko poszło. Czekaj, to te kwiatki muszę zabijać, żeby mi we mnie nie strzelały, tak? Pierdziele, ile ja z nim walczyłem teraz? 20 sekund? Dobra, to jest pierwsze starcie, pierwsza próba. Nie ma co się ten... Tylko żeby nie za każdym razem nie gadał tego wszystkiego znowu. Kurde, szybko poszło. Szybko mnie zabił. Nie mów, że znowu będziesz to samo gadał wszystko. Przewiniemy. Dobra, że to mogę umijać ślizgiem. To jest kuźwa głupie, nie? Wow! Au! No! Jestem głupi, czemu się... Się w ogóle nie leczę, nie? A nie unikam jego ciosów. Bo po co? No. Dobra, dwa zabiłem. Ależ one się zabierają. Ja pierdzielę, nie? Znowu?
Walić te kwiatki. Kurwa. Nie no, po co unikać ciosów, nie? Już nie mam kurde życiałek. No. No właśnie. Kurde, ale pół żyć mu zabrałem. Uff. Dobra, coś czujesz na te kwiatki, to będę kuzia magii używał. Bo tam jednym tym strzałem zabieram, znaczy zniszczę dwa naraz. Nie wiem, jak rozgryzę wszystkiego ciosy, to mi się wydaje, że on nie będzie taki trudny. O ile ma tylko jedną fazę, bo jak ma dwie fazy, to jestem w dupie. Nie no, nie może być dwóch faz. Drugi boss rzędu z dwoma fazami. Bez jaj. Dobra, i te pioruny możemy unikać tymi ślizgami. Też trochę za dużo się dzieje na tym ekranie jednocześnie. Najwięcej życi to te kwiatki zabierają, nie? Z tego co zauważyłem. Pierdzielenie! Nie w tą stronę. Jest początek po prostu super, nie? No, nie da rady dwóch na raz uniknąć. No, powiedziałem, że magię zostawię na kwiatki, kurczę, zużyłem wcześniej. Dobra, podejście trzecie. Jak na razie podejście drugie było najlepsze, bo zabrałem mu połowę żyć. Spokojnie, wyczajmy wszystkiego ciosy, tego rozwalimy. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale go rozwalimy. Dawaj, nie mam czasu. Dobra, po prostu. Kurde, czemu mam tego wyklipowanego? Trafiło mnie jeszcze, nie? Super. No. Pierdzielę! Jeszcze uspokój się. Ty no, nie da czasu na ucieczkę, nie? Nie chcę używać... No właśnie.
Jej, pół żyć mi poszło. Ja pierdzielę, nie? O, jakim cudem? O, jestem w dupie. Ale kurde. Mniej niż pół żyć mu zostało. Gdzie ja popełniam największe błędy? Czekaj, bo ja mam złe tezę. Nie, teraz się tym nie będę bawił, bo nie będę tracił czasu. Ale mam chyba ten. Nie mam tej figurki, która mi pozwala zdobywać więcej many, gdy uderzam w przeciwników. Ciągle nie wiem, czy on ma drugą fazę, nie? Mam nadzieję, że nie, bo naprawdę będę w głębokiej dupie. Wiem, już czego nie mam. Nie mam tej figurki, co ten. Jak wypiję flaszkę leczącą, to odnawia mi też manę. Cholera. No nic. Te durne kwiatki, one są kurczę najgorsze, nie? Pcham się jak debil. Trzy uciekamy. Oh. No przecież zrobiłem unik. No teraz zrobię unik. O nie. Kwiatuszki. O, dobre miejsce. Do czasu, że nie będą szły na mnie. Kurde, tak mnie kurczę, że magii użyć, ale... chcę zostawić na te pieprzone kwiatki. Jakoś idzie. Joj. O. Nie jeden tylko naprawdę. Ale jestem w dupie. Ty, ja mogę to rozwalać? Mogę. Czemu tego nie rozwalałem wcześniej? Zobaczymy, czy ma drugą fazę. Ty, nie ma, to jest trofeum dostałem. Naprawdę go pokonałem teraz?
Ale prosty gościu. Przez który razem pokonaliśmy? Czwartym? Piątym? Ale ja przeszliśmy basem z dwójka. Dwójkę. Kurde. O, i mamy krew na rękach. Now I understand. And for this I offer thee my humble thanks. This pain is my baptismal sacrament that will unite us in communion to make it flesh. Thus we will be reborn as a new symbol incarnate, overflowing with devotion. The beginning of a new era for the miracle. The second son. Second son, trofeum. Kurde, jestem trochę szczerze, to jestem trochę zawiedziony, jeżeli chodzi o ostatniego bossa. Prosty trochę był. Z tego co pamiętam, to z ostatnim bossem z pierwszej części się dużo bardziej męczyłem. Ale ogólnie gra jest mega, jest tak fajna. Czy lepsza od jedynki? Nie wiem. Na pewno była trochę łatwiejsza niż jedynka. Chociaż był jeden boss, ten przedostatni, z którym się męczyłem w cholerę. No i paru innych. Ale mi się wydaje, że była łatwiejsza niż jedynka. Z jednego prostego powodu, bo w jedynce, gdy się wpadało na kolce, to była automatyczna śmierć. A tutaj jedynie chyba 1/3 życia zabierało. Nic więcej. Ale koniec końców, gra jest masakra po prostu. Świetna, 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 jeszcze raz świetna, nie? Dobra, czytam szybko napisy. I kończymy naszą przygodę z Blasphemous 2. Kurde, zajęło nam to 63 części. 63 części. Ty, czemu nie mam trofeum za 100% gry? Co ja przeoczyłem? A czekaj, wrócimy się. I co, to jest przed ostatnim bossem? Crimson Rain. Nie no, są aniołki jeszcze. Kurde. To czegoś jeszcze nie zrobiłem, że nie mam 100%. No ale nic. Dobra. Koniec końców. Blasphemous 2. Możemy uznać za zaliczony. Zarypista gra. Naprawdę. Ale jak zwykle dziękuję bardzo za towarzyszenie mi w tej przygodzie. W 63 częściach. Daliśmy radę. I za jakiś czas zaczniemy nową przygodę. Z nową grą. Grą. Może jakiś horror czy coś w tym stylu. Tak czy siak, jak zwykle dziękuję bardzo za oglądanie. I słyszymy się w następnej grze. W następnej przygodzie. Na razie.